mówiąc o tym, że powiało wschodem tutaj w studiu Radia Wrocław, wcale nie przesadziłem, bo gościem państwa i moim jest pan Krzysztof Maćko z Akademii Tai Chi Chuan. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pan Krzysztof jest nauczycielem z ponad 20-letnią praktyką i doświadczeniem w nauczaniu Tai Chi i Chi Kung. Uczeń, no ja nie będę tutaj, nie będę się ośmieszał wymawiając te wszystkie bardzo trudne chińskie nazwy, ale uczeń pewnego mistrza, jaki to już był? Już podpowiem, mistrza Iwa Chan. Właśnie. Stylu Yang. Właśnie, który przekazał panu dużo wiedzy, jednocześnie pan cały czas się uczy, bo opowiadał mi pan teraz przed chwilą, że tu pan był wielokrotnie w Chinach, w Hongkongu, teraz był pan w Belgii na jakimś szkoleniu, tak więc cały czas, jak gdyby jest pan tutaj, się rozwija, no i jest pan również autorem bardzo ładnie wydanej książki, którą będzie można wygrać w Radiu Wrocław. Mamy 3 egzemplarze, ale będzie pytanie na koniec, tak więc proszę słuchać. Książki właśnie pana Krzysztofa, Tai Chi Chuan, Filozofia i praktyka. Bardzo ładnie wydana książka. Bardzo mi się podoba, trochę się tutaj nawet zaczytałem. No dobrze, ale przejdźmy po kolei. Tai Chi. No, większość osób słyszało Tai Chi. Tak. Natomiast czy to jest jakaś taka filozofia życia, związana też z odżywianiem, z całą taką tą nadbudową jakąś filozofii chińskiej, czy to Konfucjusz, czy buddyzm i tak dalej, czy po prostu forma jakiejś rekreacji ruchu? Tak, Tai Chi to jest taki płynny ruch obrotowy całego ciała, oparty na sztukach walki, czyli początkowo kung fu, które zresztą znamy z klasztoru Shaolin, prawda, słynna metoda walki, która zaowocowała tym, że w pewnym momencie mistrzowie już nie mogli ani szybciej, ani sprawniej, ani silniej doszli walczyć. Do perfekcji. Doszli do takiej perfekcji i zaczęli poszukiwać czegoś bardziej miękkiego. Samo Tai Chi Chuan zostało przyśnione. Był taki mistrz sztuk walki właśnie kung fu, nazywał się Chan San Feng. I on wieczorem obserwował walkę żurawia i węża. Przepiękny ruch, płynny. Ale obserwował... Obserwował w naturze, tak. W naturze, ponieważ on medytował na górze Wudang. To był taki klasztor taoistyczny. Medytował i wieczorem zobaczył, jak żuraw atakuje węża. I ten płynny ruch mu się przyśnił. Rano, gdy wstał, zaczął powtarzać to, co mu się przyśniło. Taki powolny ruch. I to była pierwsza forma Tai Chi Chuan. To był XIV wiek. Potem gdzieś w historii to gdzieś gubi się ta historia Tai Chi Chuan i potem mamy rodzinę stylu Chen. Styl Chen jest takim opartym na sztukach walki. Jednym z uczniów mistrza Chen był Yan Loshan. I to jest protoplasta stylu Yang, najbardziej popularny styl w Europie, w Polsce również. I często doszło do jakiejś fuzji tego wszystkiego? Myślę, że to jest taka naturalna ewolucja, czyli z takiego, ponieważ sztuka walki w pewnym sensie, no, w naszym współczesnym chociażby świecie już nie jest jakby użyteczna. Tak, więc no szuka jak się... to? No, sztuka walki jest bardzo użyteczna, napada mnie jakiś bandzior, ja się potrafię obronić. Tak, ale to jest, jak pytam na przykład swoich uczniów, czy mieli jakieś kłopoty z agresją, to większość osób odpowiada, że nie. Większy aspekt, czy też większy nacisk kładzie się na te elementy zdrowotne, tak? Czyli jakby 3 aspekty mamy ruchu Tai Chi. Ten aspekt bojowy, no bo przecież każdy ruch tak naprawdę przedstawia atak albo obronę, blok, uderzenie, kopnięcie. Ale za pomocą Tai Chi można w praktyce, nie wiem, kogoś pokonać? Tak. Czy to raczej są takie gesty, raczej, które mają odstraszyć? Raczej to jest taka forma defensywna, czyli no, tak jak pan redaktor mówi, raczej do odstraszenia się bardziej nadaje niż zobacz, do... Zobacz, jak jestem groźny, jak zaraz ci coś tutaj zrobię, to... To nawet nie jako groźny, tylko pewna postawa ciała, czyli na przykład i postawa też umysłu jakby zabezpiecza nas, prawda? Wiktymologia mówi o tym, że są osoby, które swoją postawą ciała jakby prowokują do agresji czy też do ataku. Tutaj raczej spokój wewnętrzny, pewna postawa ciała raczej zniechęca do agresji czy napadu. Ten aspekt samoobrony nie jest taki istotny w tej chwili, jak mówię. Bardziej istotne jest to, że ludzie poszukują pewnego uspokojenia umysłu, relaksu, no i oczywiście też aspekt zdrowotny. I to są 3 aspekty Tai Chi. Jeden ten obronny, o którym mówiliśmy, drugi to jest ten zdrowotny, Tai Chi jest tak jak Chi Kung, jest częścią medycyny chińskiej. No i ten ostatni aspekt medytacyjny, który ma obecnie duże znaczenie, ponieważ wiele osób poszukuje takiego spokoju, relaksu, wyciszenia, równowagi. I to wszystko daje, rozumiem, Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Tutaj warto, przepraszam, jeszcze wytłumaczyć nazwę, ponieważ mówi się często Tai Chi. Ja tutaj mówię Tai Chi Chuan. No właśnie. Tai Chi to jest w języku chińskim, to jest belka stropowa. Skąd ta belka stropowa? Dzieli dach na 2 części. Jedna część jest nasłoneczniona yang, druga jest zaciemniona yin. Tak jak grań góry.
dzieli górę na dwie części. I to jest poszukiwanie równowagi, czyli równowagi między pracą a odpoczynkiem, między mówieniem a milczeniem, między kobietą i mężczyzną, między dniem a nocą. Gdy to nam się uda uzyskać, uzyskujemy chuan. Chuan po chińsku to jest zaciśnięta pięść, siła, moc. Oczywiście tą moc możemy wykorzystać do samoobrony, ale też do różnych zadań życiowych. No właśnie, w praktyce, no pan 20 lat już, właśnie jak to powiedzieć, ćwiczy, tak, można uprawia... Ćwiczy, uprawia. Tak, no to jest dobre słowo. No to pan przez 20 lat już ćwiczy tai chi. Czy pan ten chuan osiągnął, tak? Czy jest pan, czy może pan powiedzieć, że tak, no dzisiaj mnie nic nie rusza, jestem spokojny, wyluzowany, co wali się pali, a ja zachowuję spokój i tak dalej. To jest tak jak z poezją, że poetą się nie jest, tylko się poetą bywa. Tak samo no, tutaj czyli, myślę, że to jest, że ta siła... Chuan bywa. Tak. Że w momencie, gdy ćwiczymy systematycznie, ja oczywiście jako nauczyciel staram się ćwiczyć codziennie te pół godziny, godzinę, żeby utrzymać ten sam poziom wysokiej energii, tej, która no, jest życiowa energia, prawda? Mówimy nawet o ludziach, o ten człowiek ma dużo energii, a ten nie ma w ogóle energii. Czyli jakieś kłopoty, czy jakieś trudności, czy stan zdrowia pokazuje, że ta osoba jest nieenergetyczna, nie ma energii, tak? Nie ma ochoty do życia na przykład, tak? Czy nie ma radości życia. Tak ci daje tego kopa, powiedzmy. Tak, myślę, że tak, dlatego, że wie pan, ja też odczuwam i też no, uczniowie relacjonują coś takiego, że przychodzę na zajęciach i czuję się zmęczony, bo najczęściej ćwiczymy jednak wieczorem, 19, 20. Jestem po całym dniu jakoś tam zmęczony i wychodzę z zajęć i jestem jak nowonarodzony. No tak? Proszę. Czyli to działa. A odżywianie na przykład, bo wiele osób te wszystkie wschodnie style, czy to walki, czy relaksacje jakoś tam wiąże z wegetarianizmem albo z jakimś specjalnym sposobem odżywiania. Czy to się jakoś łączy, czy można zupełnie to rozdzielić? Nie. Właśnie tutaj ja myślę sobie, że tutaj tai chi daje dużą dowolność. Czy ktoś jest wegetarianinem, czy nie jest, nie ma to większego znaczenia. Mhm. To samo tutaj pan redaktor wspomniał buddyzm. Buddyzm nie ma związku z tai chi. Wiele osób, czy też wielu nauczycieli nawet podpiera się tą teorią, żeby, no nie wiem, wzbogacić tai chi. Tai chi jest na tyle bogate, że nie potrzebuje takich wzbogaceń. Oczywiście, że możemy powiedzieć, że tutaj gdzieś źródłem jest taoizm, ale z kolei taoizm to nie jest religia. To jest pewnego rodzaju pogląd filozoficzno-etyczny, jakiś światopogląd dotyczący traktowania spraw natury, zresztą bardzo modnej w tej chwili, prawda, żeby jakoś człowiek się jednoczył z naturą. Także tutaj jest wiele dróg prowadzących do zdrowia. Wegetarianie twierdzą, że niejedzenie mięsa jest taką drogą, prawda? Inne teorie mówią o czymś innym. Tai chi nie zakłada, że będziemy postępowali w jakiś szczególny sposób, czyli nie będziemy jeść mięsa albo będziemy buddystami. Nie ma to związku. Nie ma. Dobrze. A jak pan w ogóle, nie wiem, zainteresował się, czy natrafił na swojej drodze, na czy jakiegoś, nie wiem, nauczyciela swojego tai chi, jak to było? Tak. Ja wiele lat ćwiczyłem aikido, taką sztukę japońską, która również opiera się na takiej teorii ki, czyli tej energii, która pomaga w sztukach walki. Aikido jest dosyć sympatyczną, też się zastanawiałem kiedyś. Tak. Ona bardzo dobrze działa, szczególnie na młodych ludzi. No, po pewnym czasie jednak doznałem kontuzji, ale nie w związku absolutnie z aikido. Doznałem kontuzji kolan i nie mogłem ćwiczyć. Tam jest dużo padów, trzeba często wstawać, więc obciążenie kolan jest dosyć duże. I poszukiwałem czegoś, co by jakby tą aktywność zastąpiło. No i trafiłem właśnie w Wielkiej Brytanii na mistrza Yuwa Chan. To była uczennica mistrza Yang Souzonga, to jest legendarna postać. Mistrz zmarł w 1986 roku, zostawił swoich uczniów. To, co ważne w tai chi, to żeby pić ze źródła, czyli żeby zawsze zapytać instruktora, u kogo się uczył, jaki to jest styl. No ja właśnie widzę, że to jest bardzo ważne, bo nie tylko z panem rozmawiałem na temat właśnie tych różnych wschodnich takich form, czy to relaksacji, czy sztuk walki. I tutaj te szkoły są bardzo ważne, ci nauczyciele, wiele osób się chełpi tym, że on spotkał gdzieś na swojej drodze tego ucznia, że był uczniem, albo że był uczniem ucznia i tak dalej, i tak dalej. To jest taka metoda wschodnia przecież, że mistrz jest nauczyciel, który przeszedł drogę i może prowadzić, tak? Czyli tak, ja wiem, że działają we Wrocławiu i w Polsce różnego rodzaju stowarzyszenia, ale stowarzyszenie ma taką no, cechę demokratyczną, tak? Czyli, a tutaj nie ma żadnej demokracji, jest mistrz, jak on powie, tak ma być.
Czyli jak powie, że jest ruch, tak wygląda, to on rzeczywiście tak wygląda. Tutaj jest potrzebne też zaufanie. Też ten nauczyciel, czy też mistrz powinien się cechować jakimiś też no, cechami etycznymi również. A pan dzisiaj jest mistrzem dla tych swoich uczniów? Czy to... W sztuce japońskiej, bo mówiliśmy o aikido, jest o-sensei, czyli ten mistrz, tak? Sensei, czyli nauczyciel, i senpai, czyli ten, który pomaga nauczycielowi. Tutaj mamy laoshi, czyli tak po polsku laocy. Tak, czyli ten mistrz medytacji, czy też mistrz filozofii. Tutaj mamy sifu, tak? Po polsku sifu, po chińsku sifu, czyli nauczyciel, mistrz. To jest synonim nauczyciela i mistrza. Ja myślę, że nieskromnie by było, gdyby mistrz nazywał się mistrzem, tak? Mistrz no, polega po na 20 tym, że, latach to chyba się należy. Że uczniowie, jeżeli tak oceniają, to znaczy, a że... A mówią tak do pana? Tak, zdarza się. Tak. Szczególnie młodzi ludzie, no bo już jakby... Ten szacunek też jest, siwe włosy też powodują szacunek. Tak? No dobrze, dla kogo jest tai chi? Ja myślę, że dla prawie dla każdego. Nie uczymy dzieci, też dzieci też nie mają takiej potrzeby, potrzebują więcej szybkiego ruchu. Tai chi przecież jest ruchem bardzo powolnym. Nawet była taka legenda, jak to, ponieważ mistrz Yang Loshan uczył w armii cesarskiej, uczył sztuki walki. No i cesarz jak zwykle chodząc, robiąc przegląd, no to zajrzał do kuchni, zobaczył czy czysto, do księgowości, czy się zgadzają księgi, zajrzał do gwardii swojej, jak ćwiczy obronę i zobaczył mistrza, który bardzo powolny ruch wykonuje. I powiedział, jak mają mnie tak powoli bronić, to ja dziękuję, prawda? Zwolnić tego nauczyciela, odebrać mu pieniądze, które wyłudził tak naprawdę. No i mistrz mówił, oczywiście, bardzo proszę, i na wyciągniętej ręce podał cały worek 100-kilogramowy monet. Na jednej ręce. I ten, który odbierał, się oczywiście przewrócił, bo to było bardzo ciężkie. I to przekonał. I cesarz, tak, cesarz został przekonany, powiedział, nie, coś w tym jednak jest. Jest jakaś energia niewidzialna, którą nie widzimy. Może każdy ćwiczyć? Bardzo często motywacją do ćwiczenia jest stan zdrowia, bo to jest fakt. Jak powiedziałem, jest to część medycyny chińskiej, w związku z tym mówi się tutaj o energii takiej niewidzialnej, energii chi, która płynie w meridianach poprzez ruch, który jest bez napięcia mięśniowego, czyli bez wysiłku. W ten sposób oszczędzamy energię, a jednak się poruszamy. A czy są jakieś, nie wiem, wskazania takie, na przykład jeżeli ktoś choruje, nie wiem, no na jakieś, ma jakieś dolegliwości bardzo takie konkretne i dla niego to tai chi jest idealne? Tak, tak. Bardzo, bardzo często też są kliniki, prawda, i w Chinach, w Europie jest na przykład w Sztokholmie Markusa Bongarta klinika, gdzie leczy oddechem, ruchem. Dawniej lekarz pobierał pieniądze tylko wtedy, kiedy rodzina była zdrowa. Czyli przychodził do rodziny, sprawdzał stan zdrowia i otrzymywał wynagrodzenie. U nas jest odwrotnie. Prawda? Lekarz dostaje pieniądze, jak człowiek jest chory. Lekarz przychodził do takiej rodziny i jak widział zaburzenia różnego rodzaju energetyczne, czy jakieś symptomy choroby, a jeszcze nie chorobę, zalecał ćwiczenia oddechowe i ruchowe. Ponieważ ruch z oddechem jest skorelowany i to jest też istota tai chi. I w ten sposób to zaburzenie zostało wyeliminowane. Jeżeli nie zostało, to wtedy zioła, prawda, akupunktura, akupresura. To jest ta część medycyny, tradycyjnej medycyny chińskiej. Jest pan autorem książki Filozofia i praktyka tai chi chuan. Teraz tak, wydawnictw książek jest bardzo dużo na rynku. Tak. Jak się w tym obracać, przemieszczać między tymi półkami pełnymi tego typu literatury? I teraz, jeżeli ja będę chciał, no wiele osób, słuchając pana, być może ich pan przekona do tego, żeby ćwiczyli tai chi, to powinniśmy, wystarczy na przykład pana książkę przeczytać, tu są różne przykłady ćwiczeń, czy trzeba mieć jednak tego mistrza, instruktora? No, oczywiście, jeżeli ktoś mieszka daleko od miejsc, gdzie są sekcje, gdzie są instruktorzy, no to pozostaje mu tylko, nie wiem, uczenie się z książek czy z internetu, czego oczywiście nie polecam. Ponieważ bezpośredni przekaz też jest przekazem, który ma większą wartość. Raczej trzeba, bo też przyjeżdżają do Wrocławia osoby, nie wiem, z Legnicy, z Opola, z Poznania, po to, żeby raz w tygodniu ćwiczyć we Wrocławiu u nas. Także to nie jest tak, że można wszędzie się da ćwiczyć, tak? Jak już nie mamy takiego wyboru, no to warto poszukać nauczyciela, ale warto też zapytać, kto, u kogo się uczył, czyli jaka jest ta linia, jakie no, jest ale jeżeli mi pan powie, że pan się uczył u Chang Kung Kinga, tak, to ale ja nie mówię, będę Yang miał Song żadnego Zong pojęcia. Ale ja mówię Yang Song Zong, a to jest postać historyczna, wszystkie podręczniki o tej osobie mówią, miał trzech uczniów i Ptajtaka, i to jest właśnie ta linia
tego stylu rodziny Yang, i Ginson Chuna i Chu King Huna. I wszyscy o tym wiedzą, tylko trzeba wygooglować sobie tai chi rodziny Yang. Ale wie pan co, najbardziej przekonywujące jest to, że jak ktoś przychodzi na zajęcia i po zajęciach odpowiednio widzi, co się dzieje. No tak, tak, to bardzo łatwo jest to weryfikacja ocenić. Tak. To już nie są takie czasy, wie pan, jak ja zaczynałem uczyć 20 lat temu, nie było internetu. No i te informacje wszystkie to były na wiarę tak naprawdę. No teraz można zweryfikować. Jak myśmy poszukiwali, ponieważ jest córka Yang Souzonga, Mary Yang, na Kowloonie mieszka w Hongkongu, myśmy poszukiwali, bo to jest jedyny spadkobierca tak naprawdę z rodziny bezpośredniej. To są wszystko rzeczy, które no, dla fachowców, tak, czyli dla osób, które się interesują, czytają książki, to są rzeczy, które są oparte na tym, co jest realne. Uczyć się można, jeżeli nie ma wyboru, nie ma nauczyciela. Można... Ale lepiej mieć nauczyciela, tak, jak ktoś nie ma, no to... No dobrze, to teraz przechodzimy do tej pewnie najmilszej dla państwa części, bo pan Krzysztof przyniósł do studia trzy książki, Tai Chi Chuan, Filozofia i Praktyka, bardzo ładnie wydana książka, myślę, że... Tam jest opis ruchu też, także można z tej książki nauczyć się krótkiej formy, tak, są zdjęcia. Aha, ale że Tai Chi to sztuka wymagająca, to nie będziemy od tak mówić, że proszę kto zadzwoni, tylko proszę panie Krzysztofie o wymyślenie jakiegoś pytania niezbyt trudnego, ale też niezbyt łatwego. Jeżeli państwo tutaj wyślą SMS za chwilę do mnie, to będą mogli taką książkę otrzymać. Jakie zadamy pytanie? Tak, proszę państwa, forma składa się z ruchów. Te ruchy posiadają nazwy. Najczęściej odzwierciedlają ruchy zwierząt. Ponieważ tai chi jest związane z taką właśnie, z takim sposobem reakcji na, czy też korelacji z naturą. Mamy tam przeróżne nazwy związane z ruchami zwierząt. I konkurs będzie, czy też zadanie państwa będzie polegało na tym, żeby napisać trzy ruchy, które występują w długiej formie. Nazwy, trzy nazwy ruchów w długiej formie. No, proszę państwa, jeżeli chcą państwo zacząć przygodę z tai chi, to trzeba się trochę wysilić. Książki czekają, a mistrz Krzysztof Maćko był państwa i moim gościem z Akademii Tai Chi Chuan. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.